Nowa nawierzchnia, chodnik i wjazdy na posesję. Taka ulica na osiedlu Sierac Męka cieszy kilkudziesięciu mieszkańców, którzy do tej pory musieli zmagać się z fatalną nawierzchnią. Droga była tragiczna, droga była z dziurami, ciężko się spacerowało, rowerami dzieciaki się wywracały. Nawet mogę podkreślić, że mój synek do tej pory nie potrafił jeździć na rowerze, bo po prostu się przewracał, raz się przewrócił, przestraszył się, a na tą chwilę świetnie sobie radzi, jeździ po ścieżce rowerowej. Nową drogę w miniony piątek oficjalnie oddał do użytku prezydent miasta Jacek Walczak wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta. Mieszkańcy nie ukrywali radości, bo na ten około 700-metrowy odcinek czekali już od dawna. No jest to na pewno, nie ukrywajmy, ale nie musimy chodzić, topić się w kałużach tak jak kiedyś, zamykać oczu jak jest dzień słoneczny, bo kurz się unosił, tylko korzystamy teraz jak inni mieszkańcy Sieradza z bardzo dobrej drogi. Jest droga równa, ładna, mamy chodniki, pobocze, ścieżkę rowerową. Wszyscy są zadowoleni, rewelacyjnie jeździ się samochodem, wózkami, z dziećmi, rowerami. Ta młodzież już ambitnie jeździ na rolkach. Naprawdę wszyscy są zadowoleni i doceniają. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że inwestycja przebiegła sprawnie. W kosztach tam gdzieś czytałam, nie orientuję się dokładnie, ale na pewno są one adekwatne do jej. Wykonane są roboty naprawdę dobrze, porządnie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jesteśmy naprawdę usatysfakcjonowani. Koszt nowej nawierzchni na ulicy Józefiaka to 631 tysięcy złotych.